Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Cię do wysłuchania setnego odcinka analizy projektowej kryptowaluty. Z tej okazji postanowiłem poświęcić go projektowi dosyć nietypowemu, projektowi można powiedzieć miejscami kontrowersyjnemu, czyli Celsius Network. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Celsius może na początek wyjaśnię, dlaczego uważam go za projekt kontrowersyjny. Kontrowersyjny, co ja przez to rozumiem? Tak naprawdę jest to projekt wzbudzający emocje, a skoro jest to projekt wzbudzający emocje, to według mojej opinii jest to projekt, który tak naprawdę idealnie daje się, aby być projektem kryptowalutowym, aby właśnie występować na tym rynku kryptowalut, z tego względu, że tutaj, jak jeszcze sami dobrze wiemy, na ten moment wszystko jest w dużej mierze sterowane emocjami. Projekt Celsius jest projektem jest przedstawicielem pewnej branży CeFi, czyli Centralized Finance. I jest to projekt, który umożliwia tak naprawdę pożyczanie tokenów. Czyli możemy tutaj być zarówno pożyczkobiorcą, jak i pożyczkodawcą. Oczywiście całą serię filmów o Celsjuszu nagrał Andrzej z Dziennej Dawki Dyskomfortu, także tutaj pozwolę sobie również zajrzeć na jego kanał tym osobom, które nie miały jeszcze tej przyjemności. Z tego co wiem, również X-Grosz na swoim kanale Krypto Kamikadze również parę razy odnosił się do tego projektu. Także o co tak naprawdę w tym chodzi w dużym skrócie? Możemy być użytkownikami tego projektu i jednocześnie być pożyczkobiorcą lub pożyczkodawcą. I tutaj właśnie pojawia się użyteczność tego tokenu SEL, który zmniejsza nam procent zadłużenia, jak i jeśli jesteśmy pożyczkobiorcą, jak i zwiększa nam ten udział w puli, gdy jesteśmy pożyczkodawcą. Tak naprawdę cała funkcjonalność tej aplikacji, tego projektu jest w obrębie aplikacji mobilnej, którą myślę, że warto zainstalować i warto się z nim zapoznać. Projekt Celsius jest o tyle ciekawy również, że po prostu działa, że można to własnoręcznie sprawdzić, można się przekonać, że te nagrody w postaci tokenów SEL rzeczywiście co tydzień pojawiają się na naszym koncie, co tydzień pojawiają się w aplikacji Celsius. Także jak naprawdę tutaj nie mówimy o jakichś wydumanych marzeniach twórców, tylko mówimy o projekcie, który de facto już ma swoją użyteczność, który, że tak powiem, może się czymś pochwalić. A z tego co wiem, jakie informacje krążą w świecie kryptowalut, głównym klientem Celsjusza są właśnie giełdy kryptowalutowe, które właśnie w ten sposób również zapewniają sobie płynność, swoim klientom w postaci właśnie zaciągania tych pożyczek na tej platformie. Także tak naprawdę, żeby w pełni z tym projektem się zapoznać, proponuję zainstalować tą aplikację. Oczywiście wymagane jest tutaj przejście tego KYC, ale myślę, że to dla pewnych osób nie powinno stanowić problemu. Celsius, może to jeszcze jest istotne, żeby o tym wspomnieć. Celsius reprezentuje pewną postawę unbug yourself, czyli w pewnym stopniu próbuje zastąpić bank, próbuje nawet zastąpić obecny system bankowy. Robi to, myślę, że w dosyć przemyślany i może nawet zaryzykować stwierdzeniem sprawiedliwy sposób, ponieważ 80%, o ile się nie mylę, zysków, które przychodzą ze zwracanych czy też zaciąganych pożyczek, trafia właśnie do użytkowników, trafia do użytkowników tej właśnie platformy. Także myślę, że jest to też dosyć ciekawy sposób na takie bierne korzystanie z kryptowalut.
ponieważ umieszczając w aplikacji Sell na adresach konkretnych portfeli właśnie daną kryptowalutę, czy to Bitcoina, czy to Ethera, jest on przeznaczany do tych pożyczek, za co dostajemy ten token Sell lub wynagrodzenie w tej danej kryptowalucie i po prostu możemy w pewien sposób zapewnić sobie ten tak zwany, ten upragniony, można powiedzieć, dochód pasywny z samego posiadania tej waluty. Także jeśli nie mamy czasu na śledzenie rynku, jeśli nie mamy czasu na zapoznawanie się z tym mnóstwem informacji, które krążą w kontekście kryptowalut, może być to takie wygodne rozwiązanie. Oczywiście powinniśmy być świadomi ryzyka tego projektu. Jest to projekt scentralizowany, także mamy firmę, mamy organizację, która stoi za tym i która podlega pod prawo tak naprawdę, także trzeba liczyć się z tym, że w każdej chwili w jakiś sposób na mocy regulacji prawnych dostęp do tych naszych zasobów tej aplikacji może być zatrzymany. Z drugiej strony, jeśli posiadamy jakiś inny token, do którego smart kontraktu klucze są w posiadaniu deweloperów, to według mojej opinii taki projekt też jest scentralizowany, tylko że tutaj nie podlega on regulacjom, tylko podlega bardziej widzimisię osobie, która posiada klucze prywatne do danego smart kontraktu. Także tutaj taka druga strona tej monety w ten sposób wygląda. Krótka informacja, tu właśnie USD Coin daje nam 15% w skali roku, Ethereum, token ETH prawie 10%, Bitcoin ponad 6%, także takie są zwroty z inwestycji, czy bardziej z korzystania z tej aplikacji. Oczywiście warto w tym odcinku również poświęcić czas na GitHuba. Jeśli chodzi o samą platformę, to tutaj mamy do czynienia z szeregiem smart kontraktów, które są wyszczególnione na stronie. Oczywiście tak powinno według mojej opinii być. Natomiast sam GitHub jakoś nie jest specjalnie przez tą aplikację promowany, z tego względu, że mamy tutaj dwa główne znaczące się, głównie decydujące o funkcjonalności projektu repozytoria, czyli Celsius App. Jest to kod źródłowy aplikacji mobilnej. Trzeba przyznać, że na przestrzeni tych kilku już ładnych miesięcy, odkąd korzystam z tego projektu, ta aplikacja przeszła szereg upgrade'ów, szereg udogodnień w zakresie UI, user experience, także naprawdę efekty pracy tego zespołu widać. Drugie repozytorium jest to repozytorium Software Development Kit, ponieważ również Celsius na swój sposób wychodzi frontem do deweloperów i umożliwia im na integrację właśnie ze swoją biblioteką, czyli również jako deweloperzy, osoby programujące mają możliwość tworzenia jakichś własnych rozwiązań, wykorzystując część tego, co daje Celsius. Oczywiście tutaj należy być zarejestrowanym członkiem tej społeczności, aby móc korzystać z tego API. Także mimo wszystko również jest taka okazja. Same te projekty są pisane w języku JavaScript, co oczywiście jeśli chodzi o tego typu zastosowanie, jest jak najbardziej uzasadnione, czyli mamy projekt webowy i mamy projekt mobilny. Tutaj również osobom zainteresowanym programowaniem pozwolę sobie zasygnalizować, jak uniwersalnym językiem jest język JavaScript, właśnie jeśli chodzi o takie praktyczne możliwości, jak i również możliwości, które niesie ze sobą świat kryptowalut, gdyż naprawdę szereg projektów można wykorzystywać właśnie korzystając z tego języka. Także podsumowując, GitHuba, no jakieś zaangażowanie tutaj jest, co widzimy głównie w zakresie tej właśnie aplikacji mobilnej. Rozwijane jest SDK, które również w dłuższej perspektywie zapewne będzie pozwalało na rozbudowę całego ekosystemu Celsius, jak i na integrację z zewnętrznymi narzędziami. Warto sobie również prześledzić Node Packet Manager, czyli taki serwis internetowy, w którym umieszczane są paczki
które pobierane są przez programistów w celu wykorzystania funkcjonalności danej paczki w własnym projekcie. Czyli tutaj jako programista wchodzę ten serwis, pobieram sobie właśnie poleceniem NPM i Celsius SDK do swojego projektu i w tym momencie mam już możliwość korzystania właśnie z tego, co daje mi Celsius. Moim zdaniem warto od czasu do czasu oczywiście rzucić okiem na NPM-a, na biblioteki, które oferowane są przez projekt, z tego względu, że tutaj mamy taki ciekawy wykres pokazujący tygodniową liczbę pobrań danej biblioteki, co według mojej opinii również może świadczyć o tym, w jaki sposób społeczność tego projektu jest zaangażowana w rozbudowę jego ekosystemu. I tutaj tego typu dane nie odczytamy z wykresu ceny, tego typu dane pobierzemy właśnie z NPM-a i tego typu dane tutaj są reprezentowane i myślę, że one dobrze oddają rzeczywistość. Jeśli chodzi o sam projekt, to myślę, że z mojej strony to już wszystko. Zapraszam do zapoznania się z tym projektem, zapraszam w ogóle do zainteresowania się osobą, która stoi za tym projektem, czyli Aleksem Maszyńskim, człowiekiem, który odpowiedzialny jest za technologię VoIP, czyli Voice over IP. Tutaj naprawdę można by dużo opowiadać, dlatego odsyłam jeszcze raz do filmów Andrzeja, który w ciekawy sposób opowiada całą historię krążącą wokół tego projektu. Ja tutaj chciałem przedstawić jedynie swój punkt widzenia oraz to, dlaczego korzystam z tego projektu oraz również przedstawić wgląd na GitHuba, przedstawić wgląd na Node Packet Managera i to, co z tego można wykorzystać. Także to wszystko. Zapraszam do sekcji komentarzy. Na ten moment to już naprawdę wszystko. Dziękuję. Cześć.